innego. Bardzo bym poprosił panią na chwilę. Ale dotyczy Dożynko, ale basen też tak nadania ulicy nie da powiedzieć. Mieszkańcy Wielanowa już wielokrotnie zwracali się do nas z prośbą o, o nadanie ulicy, ponieważ nie ma w tej chwili żadnej innej, a ta, którą zaproponowano, właśnie na części jest niezamieszkała, ale to jest taki zielony teren spokojny, myślę, że może tam być na końcu jakiś dołek powstanie. Ksiądz Koniacki, dla tych z Państwa, którzy ewentualnie zapomnieli, to był organizator strajku głodowego, który odbywał się w latach 80. na terenie kościoła Krzyżanowy. Tam między innymi Walentynowicz wtedy uczestniczyła w tym strajku. No taka bardzo, bardzo pozytywna postać. Także jeżeli Państwo uważacie, że rzeczywiście można się przyjrzeć. Bo tam ta uchwała jest zielona. Tą uchwałę ma Pani przeczytać, bo będziemy przeczytali uchwałę. Bo ja to widzę, to może ja odczytam, będzie mi łatwiej. Bardzo proszę. Dyskutujcie o nadanie ulicy Księdza Adolfa Wojnarskiego, ulicy Piękącej od ulicy Mała Góra, równolegle do autostrady A4 w kierunku ulicy Rakoś. Tam jest Biedronka przy autostradzie. Tak. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pan Czajewski. Ja zwracam uwagę na to, że proponowana ulica Naszą jest wewnętrzną drogą serwisową autostrady jako taka, nie ma prawa mieć żadnej nazwy. Jest to ulica nie należąca w ogóle do miasta, tylko do Generalnej Dyrekcji Dróg. Jest to nie ulica, jest to droga serwisowa. I w związku z tym radzę poszukać jakiejś innej ulicy, która no, będzie ulicą, a nie drogą serwisową, która nie jest w gestii miasta. Miasto nie ma nic do tej ulicy. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać? To jest zasadniczo uwaga, bo to jest. Czyli to chciał Pan wniosek o. To znaczy nie, bo to było. Ja powiem tak Państwu. Sprawa wygląda tak, że ta sprawa rzeczywiście. Ta sprawa się ciągnie tu już no, dłuższy okres. Była na komisji, w styczniu, w lutym. Komisja nie wyraziła żadnego jednoznacznego stanowiska, to był wniosek mieszkańców. Rzeczywiście mieszkańcy, no, część mieszkańców mówi, natomiast. No, część mieszkańców chce, pewnie część czy mieszkańcom wielką generalnie dyrekcji droga serwisowa. Ale czy Elżbieta, czy mieszkańcom zrobi miesiąc różnicy na przykład w nadaniu ulicy? Myślę, że nie. Może zwróćmy się do odpowiednich organów, które są, żeby tak powiem nie wyrzucić tego, żeby dowiedzieć się, czy jest to prawne, czy możemy to zrobić. Jeżeli to możemy, to podejmiemy, myślę, że pozytywną uchwałę na kolejnej której sesji następnej czy tego i będzie po prostu tak powiem rozwiązane, żebyśmy nie nadali imienia ulicy. Nie, bo nie dajemy. Proponujemy nazwę, czemu nie możemy po prostu. Nie, pan Chodorow nie jest zamieszkany. Nie jest zamieszkany. W ogóle nie jest zamieszkany. Nie będę. Dajcie powiedzieć, że. Czy ktoś chciał, znaczy pan Leo głosił wniosek o cofnięcie tego do grupy radnych komisji. Dobrze, kto jest za wnioskiem pana Marka Lewa? Cofnięcie. Ale jeszcze, panie przewodniczący, jedną chwileczkę, bo chciałem zbytać na ten temat odpowiedzieć coś jeszcze, niczym byśmy przegłosowali. Tak, chciałbym dwa zdania, jeżeli można, bo temat jest o tyle subtelny, że akurat ta nazwa dotyczy księdza. I nie wszyscy jesteśmy dorośli, nie, tylko gdyby to był pisarz, nie wiem, linoskoczek, to pewnie pomyśleli chcą albo nie chcą. Natomiast tutaj to od razu poszukują się podtekstów, a tu nie ma żadnych podtekstów. Tak jak już tutaj pan przewodniczący mówił, wszyscy po kolei, pan Kulmon jest, Tomasz, jak on się nazywa, podpowiedz mi. Towarzystwo. Rodzinka to jest. Rodzinka, tu nie. Pan Gabor był przewodniczącym, a teraz pani Jagrasz bodajże, to się nazywa jakichś katolików. No więc mniejsza z tym, bo to nie o to chodzi, że akurat tam się negatywnie do tego odnoszę, tylko po prostu odbierają to
Jako powiedzmy naszą wrogość, jako radnych, że nie chcemy nadać... A Panie Boże, nie jestem zaleki od tego. Nie chodzi tylko o normalną, formalną, prawną opinię, żebyśmy wiedzieli, czy... Czy możemy nie zrozumieć? Może napisze, że generalna... To nie jest miasta, tego że ja poprzemuję wniosek, że... Możemy wniosek, głosujemy wniosek. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek, aby uchwała została wycofana. Przyszedł na komisję. Ja bym tutaj wobec powyższego pismo do Komisji Nadzorczej o mapą, czy można... Czy jest w ogóle taka możliwość? Ksiądz Chojnacki był znaną bardzo postacią Starego Bieżonowa. Ja myślę, że zasługuje na ulicę Zamieszkałą po pierwsze. Ale nie ma w tej chwili na starej ulicy. Zaraz się buduje nowe budynki w Starym Bieżonowie. No są, bo są zarosia. Panie Przewodniczący, ja myślę, żeby tutaj nie zbudujemy matematykę, czy to nie, czy nie. Chodzi o to, czy możemy to zrobić po prostu. Dobrze, jest. Przechodzimy do kolejnego.